pomysłów na ożywienie kompleksu pałacowo-parkowego w Kończycach Wielkich właścicielowi tego terenu nie brakuje. Na hotel i izbę pamięci trzeba jeszcze poczekać, ale jak widać, winogrona już rosną. Biało-czerwona winnica to nie odległa przyszłość, ale rzeczywistość. Właściciel kończyckiego pałacu, tak jak zapowiadał, tak zrobił i kończycką winnicę założył. Zgodnie z planami zrealizowaliśmy ten nasz cel. Także rośnie od wiosny, od maja konkretnie 2700 sztuk winorośli, 4 odmiany białe i 3 odmiany czerwone. Rośnie w takim porządku, tak jak mówiliśmy, winnica biało-czerwona. Nazwaliśmy je tak już oficjalnie Chateau Kończyce Wielkie. Także rośnie nam wszystko bardzo dobrze. Rok jest trochę, jeżeli chodzi o winorość, trochę trudny, bo jest bardzo mokry. Ale przyjęły się wszystkie sadzonki, także spodziewamy się za 2 lata i 1 miesiąc dokładnie pierwszych zbiorów, pierwszego winobrania. W 2023 roku planujemy pierwsze otwarcie pierwszej butelki z Chateau Kończyce Wielkie. Na pierwsze winobranie trzeba trochę poczekać, ale kończycka winnica to początek większego projektu, a dokładnie szlaku winiarskiego. W okolicy Śląska Cieszyńskiego, mało kto może o tym wie, ale od XIV do XVIII wieku był szlak winiarski. Wino rosła na terenie Cieszyna, na wzgórzach frysztackich w Cieszynie, na Liburni, również w Petrowicach po czeskiej, aktualnie po czeskiej stronie. Także ten szlak winiarski, tych winnic było bardzo dużo. I to było do XVIII wieku, kiedy klimat trochę się ochłodził. Wtedy wino trochę już się stało takie mniej smaczne. Zrezygnowano wtedy z uprawy winorośli. Natomiast teraz, tak jak wszyscy wiemy, mamy ocieplenie klimatu, także również te bardziej szlachetne odmiany w naszej strefie klimatycznej mogą bardzo dobrze się rozwijać i bardzo dobrze dojrzewać. Czy Śląsk Cieszyński będzie winem płynący? Marcin Lipski, właściciel Kończyckiego Pałacu, wierzy, że tak i zachęca do zakładania winnic. Chcielibyśmy, żeby te czasy świetności, gdzie szlaki winne, winiarstwo na Śląsku Cieszyńskim kwitło, chcielibyśmy, żeby to na nowo nastąpiło. Ten pomysł mój, żeby stworzyć ten szlak winiarski, jest bardzo aprobowany. Także myślę, że w najbliższym czasie, ja oczywiście zapraszam, żeby się ze mną kontaktować i do udzielenia moich skromnych rad. Jestem optymistą po tym, jakie jest podejście ludzi, jaki zapał i mam nadzieję, że ten szlak winiarski w najbliższych latach powstanie. Szlak winiarski to również turystyka winiarska, czyli nowy produkt turystyczny regionu, podkreśla Lipski. Świetny pomysł dla władz samorządowych, gminnych, powiatowych, żeby zainteresować tym tematem. Można dzięki temu wprowadzić tutaj do naszego rejonu turystycznego, bardzo atrakcyjnego w zabytki, wprowadzić szlak winiarski, gdzie będzie propagował te piękne strony Śląska Cieszyńskiego. Kończycka winnica nie jest jednak pierwszą w naszej okolicy. Jest kilka winnic, 2 bardzo ambitne, jedna w Kępie Wiślickiej pod Skoczowem, a druga w Chybiu, która produkuje już od kilkunastu lat bardzo, bardzo interesujące wina. Także pionierzy już byli przede mną, natomiast powiedzmy o szlaku winiarskim, tak mi się wydaje, że na razie nikt nie myślał. Natomiast jest to temat, mi się wydaje, tak jak już mówiłem, bardzo atrakcyjny. Szlak winiarski ma być również szlakiem międzynarodowym. Marcin Lipski wspominał współpracy z sąsiadami Czechami. Czesi mają tradycje winiarskie bardzo długie na południowych Morawach, już ponad 1000-letnie, także to są bardzo dobrzy specjaliści od wina i myślę, że również my będziemy mogli się od nich bardzo dużo nauczyć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.